Witam Was wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Nigrum i widzimy się już w 9. odcinku, jeśli się nie mylę, z serii Zagrajmy w Dark Souls 2 Scholar of the First Sin. Za chwilę przekroczymy tę mgłę, za którą czeka już na nas czwarty boss. W poprzednim odcinku zmierzyliśmy się z trzecim bossem w Knieju Upadłych Olbrzymów. Poczyniliśmy ogólnie bardzo duże zmiany. Jak widzicie, mamy już inny ekwipunek, mamy lepszą tarczę, którą zdobyliśmy pod koniec poprzedniego odcinka. Przede wszystkim mamy inny miecz, który już zaczęliśmy ulepszać, więc jeżeli nie widzieliście poprzednich odcinków, to zapraszam serdecznie do nadrobienia. Jak i również zachęcam do wpadnięcia na serwer Discord. Link oczywiście znajdziecie w opisie pod każdym odcinkiem. A my już teraz przejdziemy sobie do Foga. Tutaj była jeszcze skrzyneczka, ale już ją zrobiliśmy, tutaj już otworzyliśmy ją. Wszystko zrobiliśmy ogólnie w Heide. Została nam tylko Katedra Błękitu, czyli właśnie ta miejscóweczka, w której znajduje się boss. Wywaliłam tylko tutaj sobie kości wiodące do domu, żeby mi nie przeszkadzały i dodałam sobie jeszcze jeden klejnot, ponieważ estusy mi się już skończyły. Okej, wchodzimy na bossa. Broń powinna nam jeszcze wytrzymać. Stary zabójca smoków. No i zobaczcie, kto to jest. Jeżeli widzieliście moją serię z Dark Souls Remastered, bądź graliście sami w Dark Souls Remastered, to na pewno kojarzycie doskonale tego pana. Ojejku. Ja tu widzę, że ja robię ciężkie przewroty. Nie rozumiem tylko czemu. Aha, ta tarcza. Dobra, zmieniałam sobie teraz tarczę. Okej, powinniśmy robić szybsze przewroty. Dobra, uleczymy się klejnotem życia. Uleczymy się jeszcze jednym klejnotem życia. Kurde, ta tarcza nowa nasza, którą zdobyliśmy w poprzednim odcinku, jest o tyle ciężka, że robimy ciężkie, powolne przewroty. No, niestety. Dobra, to wracamy do starej tarczy. Stary zabójca smoków. Sam Ornstein we własnej osobie. Tak, to jest on. Tyle, że zobaczcie, co się z nim stało. Wygląda, jakby był skażony mrokiem, prawda? Jego zbroja nie wygląda tak pięknie, jak w pierwszej części. Nie jest złota, taka majestatyczna. Tylko jest cała czarna. Ciemna, mroczna. Sam Ornstein używa mroku. Jego włócznia już nie ciska błyskawicami, tak jak w pierwszej części, tylko ciska mrocznymi zaklęciami. No ale ciekawe, przecież my zabiliśmy Ornsteina w pierwszej części. Oj, to jest wybuch. Bardzo podobny skok do tego, który wykonywał Smaug, nie uważacie? Tylko że z błyskawicami. Smaug wykonywał go z błyskawicami, a Ornstein tutaj wykonuje go z mrokiem. Stary pierścień lwa i dusza starego zabójcy smoków. Tak. No i na sam początek, a tam już mamy NPC, na sam początek odcinka walka z bossem. I to nie byle jakim bossem. Okej, widziałam, że ta tarcza niestety, ale 4-5, ta waży 3. Spowodowała, że niestety robiliśmy fatrole, czyli takie bardzo ciężkie przewroty. Nie byliśmy prawie że mobilni. Takie role nie są pożądane, uwierzcie mi. Dusza starego zabójcy smoków. Co się stało? Dlaczego Ornstein tutaj był? Boże, jak ja pierwszy raz grałam, to się tak zastanawiałam, dlaczego on się tutaj pojawił. No ale jest dużo teorii wokół samego Ornsteina, jakby w pierwszej części walczymy z iluzją, a nie z prawdziwym Ornsteinem, a dopiero tutaj w drugiej części walczymy z prawdziwym Ornsteinem. Oczywiście to są tylko teorie ludzi, ale to bardzo prawdopodobne. Dusza zabójcy smoków. Stary zabójca smoków to wspomnienie po pewnym rycerzu z dawnych legend. Użyj wyjątkowej duszy zabójcy smoków, by zdobyć bardzo wiele dusz lub stworzyć coś o ogromnej wartości. Są różne teorie. Niektórzy twierdzą, że... Co jeszcze zdobyliśmy? Pierścień. Niektórzy twierdzą, że jest to pusta zbroja przesiąknięta mrokiem. Właśnie pusta zbroja
prawdziwa zbroja prawdziwego Runsteina, tyle że jest to pusta zbroja bez właściciela w środku, z którą walczymy. Niektórzy uważają, że jest to prawdziwy Ornstein, już pochłonięty mrokiem, z którym tu walczymy, a w pierwszej części walczymy tylko z jego iluzją stworzoną przez Gwendolina. A niektórzy uważają jeszcze, że ten Ornstein tutaj, z którym walczymy, to nie jest prawdziwy Ornstein, tylko ktoś inny z podrobioną zbroją i podrobioną bronią. Ulubiony pierścień rycerza pogromcy smoków wzmacnia kontratak pchnięciem. Po wielu latach używania oczko pierścienia starło się, ale po bliższych oględzinach można dostrzec wygrawerowanego lwa, czyli bardzo dobry pierścień dla kogoś, kto na przykład idzie w bronie, które zadają dość duże obrażenia od pchnięć, czyli typu estok, rapier, takie broń. Dajcie znać, co wy myślicie na temat Ornsteina, który pojawił się tutaj, ponieważ ja bardzo wierzę w tą pierwszą teorię, którą się z wami podzieliłam, czyli teorię mówiącą o tym, że to był właśnie prawdziwy Ornstein, a pierwszy Ornstein, ten z pierwszej części, to była tylko i wyłącznie iluzja. Ja wierzę w tę teorię. Co wy wierzycie? Napiszcie w komentarzach. W ogóle są jakieś posągi? Co to są za posągi? Nigdy się w sumie im tam nie przyglądałam. Są posągi jakichś gigantycznych orłów z mieczami. Ciekawa sprawa. Dobrze. Porozmawiajmy z tym panem. Ach, może najpierw skrzyneczkami się zajmijmy. Pęknięta kula niebieskiego oka i to aż 3 sztuki. Parama kapłana i pawęż. W sumie może zobaczmy sobie te przedmioty. Parama kapłana i pawęż. Pawęż to jest bardzo duża tarcza, metalowa wielka tarcza, bardzo ciężka. Jej użycie wymaga ogromnej siły, zapewnia jednak doskonałą obronę. Korzystanie z wielkich tarczy wymaga siły. Są one jednak bardzo stabilne. W bitwie zamiast blokowania wykorzystuje się uderzenie tarczą. Ta pawęż jest bardzo dobra. Już korzystałam z niej, jest naprawdę solidna. I mieliśmy jeszcze paramę kapłana, bardzo ładna tarcza. Parama używana przez pielgrzymujących kapłanów, opatrzona dość wrażliwym błogosławieństwem, pozwalającym blokować nią zaklęcia. Niestety zapewnia obronę fizyczną tylko w bardzo niewielkim stopniu. Stanowi bardziej amulet na szczęście niż prawdziwą tarczę. Ja chcę zobaczyć, ile to ona tutaj ma. No, 47. Nie wie, a nie, przepraszam, 50. 47 to był atak, 50 obrony. Ta duża skórzana tarcza jest też o wiele lepsza od tej, którą mamy obecnie. Jeżeli chodzi o odporności, jest lżejsza nawet. A ja bym chciała nosić tą tarczę, no ale niestety udźwig. Tutaj w ogóle mamy udźwig z prawej nad ilością naszych dusz. No i zobaczcie, mamy tutaj ile mamy punktów na ile, czyli z tą tarczą miałabym 37,9 na 53,5 i pokazuje nam też procentowo, co jest bardzo fajne, bo procentowo widzimy, czy będziemy mieli dobre role, czyli jakie role będziemy mieli, czyli szybkie role, medium role, czy takie bardzo powolne fat role. Ja mam medium role, które są bardzo wystarczające, takie bardzo, bardzo szybkie, to są dla lekkich, mega lekkich postaci, typu jakichś złodziei, łuczników, czy buildów pod deksa, które idą w bardzo, bardzo lekkie zbroje. Jeżeli chodzi o granice tych fat roli, czyli gdzie one się zaczynają, to jest więcej jak 70%. Czyli z tą tarczą mam 68,1 i to jest dobrze, będziemy mieć medium rolę, ale z tą tarczą jesteśmy ponad 70,9, więc będziemy mieli już bardzo powolne role. Dobrze. Jest to też taka dla was informacja, bardzo cenna, warto to wiedzieć, bo niektórzy grają i nie zwracają na przykład uwagi na tą ilość procentową, a to jest bardzo szybko po tym można sobie sprawdzić, dopasować ekwipunek, czyli zobaczyć, jakie szybkie przewroty będziemy wykonywać. Transient being. This is no place for one such as you. Be gone. You are not needed. Okej, on nas nie chce. Dlaczego on nas nie chce? Bo nie mamy wystarczającej ilości punktów wiary. Transient being. You would never make a knight of the blue, and I have nothing more to say. Be gone. You are not needed. Nie dogadamy się. Można u niego kupować też cuda. Tu mamy jeszcze jedno miejsce. No ale niestety, jeżeli nie mamy wystarczającej ilości punktów wiary, no to z nim w ogóle nie porozmawiamy.
Jest to gość, o i tu mamy ognisko. Jest to gość, który zapewni nam też przymierze, no ale mówię, tutaj trzeba mieć wystarczającą ilość punktów wiary, żeby w ogóle on z nami porozmawiał. To ciekawe, że no, porozmawiać moglibyśmy, ale to wiadomo, jeżeli ktoś nie chce handlować, ale chociaż porozmawiać, tak, że do tego, żeby wiara nie była wymagana. Kolejne posągi jakichś trzech bojowników albo trzech królów. I to jest w ogóle ostatnie miejsce w tej całej lokacji. Heide. Katedra Błękitu to jest ostatnia miejscóweczka tutaj. To jest właściwie ostatnia taka miejscówka, która jest oddzielona od samej wieży płomienia Heide. No i w tym miejscu nic więcej nie ma. To jest po prostu, tu jest pomieszczenie z ogniskiem. I kiedyś wiele razy też sprawdzałam sobie, czy tutaj nie ma gdzieś iluzorycznych ścian, bo po prostu no nie wierzyłam w to, że tu jest taka pustka, że jest tylko ognisko i nic więcej nie ma. Okazuje się, że tak. Nic tu więcej nie ma. Dobra, wracamy do Majuli, ponieważ w Majuli jest jeszcze jedna ciekawa sprawa, ja o tym zapomniałam. Skupiliśmy się na walkach z bossami w tych ostatnich odcinkach. Po pokonaniu drugiego bossa, czyli Smoczego Jeźdźca, spotkaliśmy na samej górze tej wieży, no nie na samej górze, ale troszeczkę wyżej, spotkaliśmy kapłankę Lishię z Lindelt. No i ona zniknęła. Ona znika po tym, jak z nią porozmawiamy i usiądziemy przy ognisku. I tam, gdzie ona się pojawia, no, pojawia się oczywiście w Majuli. Możemy z nią porozmawiać. I ona pojawia się dokładnie w tym miejscu. Ona jest w stanie odblokować nam przejście do nowej lokacji. Ona stoi przy tym mechanizmie. Pamiętacie, jak wam mówiłam, że tu mamy przejście, no i tu jest jeden wielki mechanizm. Nie jesteśmy w stanie tego ruszyć. Tu jest przejście do wieży Heide, a tam przejście do innej lokacji. Oh, hello there. An honor to see you again. This room is not as it seems. There are two, not one pathways leading out. And only this lovely thing reveals the other path. And this, you lovely thing, only runs on miracles. Shall I provide you with one? Tak, tak jasne. Tak jasne, działa na cuda. Oczywiście. Możemy ją poprosić o zmianę drogi. Oczywiście nie za darmo. Zrobię to teraz, póki mamy duszę. To będzie na przyszłość. Na razie tam się nie udamy. Myślę, że wcześniej się udamy do tej lokacji, do tego przejścia na szczycie wieży Heide. Tam mieliśmy przejście, więc najpierw tam się udamy, a dopiero później tu się udamy. Możemy kupić przedmiot. Dzwonek, mamy to samo co wcześniej, pierścień oraz cuda. Nic nie będziemy kupować, nie inwestujemy w cuda w tym przejściu. Tym razem nie robimy Palladyna, po prostu będzie to wojownik pod siłę. Możemy jeszcze porozmawiać. We preserve their will with law, pray to their greatness, and are blessed in return. You must nourish your faith. Miracles have been passed down through us since the first flame. Isn't it extraordinary to think they've existed since the very origins of the world? And now, you can have this power for yourself. Don't miss out on the road to enlightenment. What is the first flame? Well, it's... You're not ready to comprehend it, I'm afraid. You require more faith and more miracles. Many more miracles. Oczywiście to działa tak, że ona nam mówi, że nie powie nam czegoś, jeżeli nie zainwestujemy w cuda. Po prostu ona chce od nas wyciągnąć duszę. Nawet tą zmianą drogi. Powiedziałam wam, że nie jest to za darmo. To jest kobieta, która wyciąga z naszego bohatera bądź bohaterki non-stop duszę. Cały czas. Chce, żebyśmy jej płacili non-stop. Przekaże nam coś nowego, ale później powie, nie, tego ci jednak nie mogę powiedzieć, bo musisz mieć większą wiarę i jeszcze więcej cudów. Kupuj. No dobra. Ona się już powtarza, więc poprośmy o zmianę drogi i zapłacić 2000. No okej. Okay. Zobaczcie, co się dzieje, widzicie? Oczywiście ona dotknęła tego mechanizmu. To nie jest tak, że ten mechanizm działa tak, jak ona powiedziała, dzięki cudom, bo to nie jest racja.
Ten mechanizm wymaga klucza i ona jest jedyną postacią, która posiada ten klucz. Żeby otworzyć sobie dalsze przejście, musimy z nią porozmawiać i zapłacić jej, żeby otworzyła nam drogę. Bądź druga opcja, możemy ją zabić, przejąć klucz i sobie samemu tą drogę już w końcu zmieniać. Ale na ten moment nie polecam wam jej zabijać, bo nie dalibyśmy rady. No, ja bym teraz też nie dała z nią rady, jest bardzo potężna. May the power of miracles be with you. Offer your souls to the gods. Okej, no i teraz ten mechanizm nam to wszystko zmienił, zablokował nam przejście do wieży Heide, tutaj. I otworzył nam przejście tutaj, do nowej lokacji. Możemy sobie zebrać ten przedmiot, ale raczej do tej lokacji, o, woda różana, do tej lokacji udamy się później. Na razie chciałabym się wrócić jeszcze w jedno miejsce. No i tak jak mówię, że pójdziemy sobie do tej lokacji, która była z wieży Heide. No to będzie taka lokacja, do której najpierw się udamy, ale wolałabym jeszcze polewelować i wrócić się chcę jeszcze po jedną rzecz. No i klejnoty byśmy kupili. Woda różana, najpierw wam to pokażę, co to jest. A, tu sobie wywalimy to i wstawimy sobie z powrotem kość. Woda różana, gdzie to jest? Tutaj, tutaj, tutaj. Przywraca punkty życia i użycia zaklęć. Szkarłatna woda niewiadomego pochodzenia przywraca punkty życia i użycia zaklęcia. Niektórzy nazywają ją czerwoną wodą święconą, ale nie wszyscy wierzą w jej świętość. Dobrze. No i teraz tak, ja raczej chyba nie ulepszę sobie broni, co? Nie, nie ulepszymy sobie, bo dwóch dużych odłamków tytanitu potrzebujemy. Dobrze. A u Leningrasta kupować ich nie możemy. Możemy zwykłe kupić. Dobrze, to jeszcze bym zaszła do Melentii. Kupilibyśmy sobie więcej klejnotów. Kupimy sobie klejnoty życia. One są tutaj w nieskończoność. O, 12 tysięcy! Moglibyśmy sobie gałązkę pachnącą kupić. To wiecie co? Za 12 tysięcy kupimy sobie pachnącą starą gałązkę. Ona odwraca skamienienie istot żywych. To jest oczywiście jedna gałązka. W przyszłości będziemy mieli okazję zdobyć jeszcze więcej takich gałązek, ale już sobie tą kupimy. Przypomnienie. Gałąź wydzielająca słaby, słodki zapach przywraca życie rzeczom obróconym w kamień. Dłuższe wdychanie zapachu tej gałęzi może wywołać kaszel i mdłości. Mieliśmy tutaj obok tego rycerza z Moonlight Swordem, znanym mieczem z Dark Souls 1. Który pozyskaliśmy wtedy od Seta Bezłuskiego, z jego ogonka, obcinając mu ogonek. Obok tego rycerza tutaj mieliśmy zamienioną w kamień kobietę i moglibyśmy sobie ją teraz odmienić, ale na razie tego robić nie będziemy, bo to też będzie otwierać nam drogę do dalszej lokacji. Ja się chcę na razie skupić na innych lokacjach. No i tak, ale wydam już to, żeby mieć tą gałązkę w zapasie. Kupimy sobie... No 50 to może nie, ale... No powiedzmy, że 30 klejnotów. Chcę zobaczyć, czy ona nam coś da. O właśnie. Srebrny sygnet chciwego węża plus 1. Jeżeli wydamy już trochę dusz u Melentii, to warto z nią porozmawiać, ponieważ wtedy dostajemy od niej nagrodę pierścień. Jest to bardzo fajny pierścień. Też myślę, że powinniście go kojarzyć w Dark Souls 1. Ogólnie we wszystkich częściach pojawia się. Jest to pierścień plus 1. Co to znaczy? To znaczy, że mamy w tej grze jeszcze wersję zwykłą, srebrny sygnet chciwego węża, który działa normalnie, a plus 1 działa lepiej, zapewnia nam więcej po prostu korzyści, tak, zależnie od tego, co dany pierścień nam daje. Srebrny pierścień w kształcie węża, sługi i wcielenia boga chciwości Zandroego. Chciwość powszechnie uważa się za przywarę, ale tylko głupiec marnuje dogodną okazję, czyli zabici wrogowie dają więcej dusz. Ja się zastanawiam, na co to zamienić. Pierścień życia i pierścień Felodii zostawię, ale myślę, że ten pierścień spętania byśmy sobie wyrzucili i moglibyśmy sobie srebrny sygnet ustawić. Będziemy mieli więcej duszyczek, co się przełoży na levelowanie, ulepszanie mieczy na przykład i innych rzeczy. No i możemy witalność sobie dodać, czemu nie? Przydałoby się teraz być człowiekiem, byśmy mieli jeszcze więcej życia.
No i teraz tak, chciałabym się wrócić do miejsca, w którym walczyliśmy z prześladowcą. Dlaczego? Dlatego, że tam zapomniałam o pewnej rzeczy. Kiedy walczyliśmy z prześladowcą, po skończonej walce było takie zejście i można było zebrać jeszcze tam bardzo ciekawą rzecz. Chcę wam to pokazać. Ja o tym zapomniałam, po prostu wypadło mi to z głowy. Po walce z prześladowcą byłam tak przejęta tym, że udało mi się z balisty do niego strzelić. To było coś niesamowitego. Dlatego teraz na nagraniu chcę tam wrócić. Chcę tam wrócić i chcę wam to pokazać. Po prostu chodzi o przedmiot, którego nie zebrałam wcześniej, bo wypadło mi to z głowy. Ale teraz myślę, że się powinno udać go zebrać. A następnie udamy się właśnie z powrotem do wieży Heide, na sam szczyt. Jeżeli chodzi o samą wieżę, to mamy już wszystko, ale udamy się na sam szczyt, gdzie spotkaliśmy liście z Lindelt i przejdziemy sobie do następnej lokacji, którą będziemy kontynuować w następnym odcinku, ale pod koniec tego sobie ją zaczniemy. No i o co mi chodzi? O to mi chodzi, że tu mamy zejście. Ja o tym zejściu po prostu zapomniałam. Dobra, tylko tych przeciwników musimy się pozbyć. No i dzięki temu pierścieniu każdy przeciwnik będzie nam dawał więcej dusz, co jest naprawdę świetne. Dobra, oni się zablokowali. No i tak, wcześniej pokonałam tych przeciwników i pokazałam wam gniazdo. No właśnie, ale tutaj mamy możliwość ze skoku. Tylko, że ja najpierw chyba pokonam tego jeszcze przeciwnika. Dobra, jest. Jest. No właśnie, mamy możliwość zeskoczenia, jak będzie najlepiej, tak będzie najlepiej. No i to nas prowadzi do miejsca, w którym już byliśmy, ale no inaczej się tutaj nie możemy dostać. Możemy tylko się dostać po pokonaniu prześladowcy z tego miejsca. No i mamy tutaj cały set z Dranglake. Też bardzo fajny set, jeżeli ktoś na przykład jest zainteresowany dobrą bronią, mieczem pod siłę, to też mogę polecić miecz z Dranglake. Bardzo dobra tarcza, bardzo dobry secik, bardzo dobry miecz. Naprawdę genialna sprawa, pięknie te rzeczy wyglądają. Tyle, że ja nie będę w to inwestować, no bo ja się zdecydowałam na miecz z Heide, ale wam to pokażę. Miecz z Dranglake 180. Waży więcej niż miecz z Heide, 9 punktów, no ale jest naprawdę solidny, ma naprawdę fajne obrażenia, tyle że jest ciężki, to jest taki set, który jak nałożycie na samym początku gry, na przykład na tym etapie bądź wcześniej, no to będziecie potrzebowali jeszcze więcej wigoru, nie udźwigniecie tego tak wszystkiego, więc trzeba by było naprawdę bardzo dużo polewelować wigor, żeby móc to nosić już na początku. Wielki miecz Dromonda, kapitana Armii Królewskiej. Stary i niepozorny miecz, ale to duma i radość sędziwego kapitana. Dziedzictwo przekazywane z dziadka na ojca, a potem z ojca na syna. Drummond i jego przodkowie używali tego miecza przeciwko tym, którzy zagrażali w wspaniałej krainie. Dalej. Tarcza. Też bardzo fajna jest tarcza. Tarcza kapitana Drummonda. Choć wytłoczony wzór jest strasznie zniszczony, tarcza wciąż roztacza aury dumy i autorytetu. Dziedzictwo przekazywane, no i tu już się powtarza. Cały secik, zbroja bardzo ciężka, 14,5, no, w porównaniu do zbroi elitarnego rycerza. Cięższa. Tradycyjna zbroja z Dranglake należała do kapitana Drummonda. Przodkowie Drummonda służyli Dranglake od pokoleń głównie jako obrońcy Wielkiego Fortu, a kapitan Drummond jest ostatnim w tej linii. Mogę wam w sumie pokazać, jak ten set wygląda. Nie mamy tylko tutaj hełmu. Ale set jest bardzo ładny. Pokażę wam go w całości razem z tarczą. Tarcza aż 6 waży, jest jeszcze cięższa niż ta parama smoków. Pokażę wam w całości wszystko. No niestety widzicie, no nie mogę tego wszystkiego używać, ale tak cały set się prezentuje. Oczywiście bez hełmu. Ojej. Tarcza jest super, no przepiękna. Zbroja jest cudowna. Ma naprawdę piękną pelerynkę. I miecz wygląda pięknie. Tylko, że jest po prostu bardzo ciężki. Tak ciężki, że no nasza postać musi go zarzucać sobie na ramię. Dobra. Także tak to wygląda. Chciałam wam to pokazać. Teraz wracamy do swojego ekwipunku. Naprawdę bardzo fajny ekwipunek. Polecam go, jeżeli naprawdę jesteście zainteresowani takim buildzie siły, no to jest coś dla was. O, mogłam w ten wigor polewelować, żeby móc tą paramę nosić. Kurde.
a ja polevelowałam sobie w jeden punkcik w życie. No nic, będziemy w Bigor levelować później, to trzeba będzie pamiętać o tym. No i zobaczcie, dokąd wracamy. Tu, gdzie mamy żółwia. Wszystkich innych przeciwników. Dobra, myślę, że możemy użyć sobie kości. No, żółw chyba biegnie do mnie naokoło. Używamy kości, także to jest jeszcze taka rzecz, o której zapomniałam i chciałam wam pokazać ją. I padło mi to po prostu. No i lecimy do wieży. Lecimy do wieży, czeka na nas kolejna lokacja. Ale jak pokazuję wam też te lokacje w takiej kolejności, myślę takiej najbardziej... takiej dobrej, takiej właśnie bardzo dobrej też, jeżeli ktoś chciałby grać... Nie wiem, grałby po raz pierwszy i też miałby zagwozdkę, nie wiedziałby do jakiej lokacji najpierw iść, ponieważ tych lokacji jest bardzo, bardzo dużo i łatwo jest się też wpakować w jakąś lokację, która może być trudniejsza. Więc tak, teraz lecimy od tej wieży. Tutaj, lecimy tutaj i to będzie też bardzo ciekawe miejsce. Jest tu trochę ciemno. Okej, dobra, tu nic nie ma. Schodzimy na dół, damy radę. Myślę, że na koniec odcinka tutaj sobie, tutaj w ogóle mamy kawałeczek do przejścia, zanim w ogóle dotrzemy do tej lokacji, klasztor na amulet. Także ten kawałeczek przejdziemy sobie już na koniec tego odcinka, samą lokację myślę, że będziemy zwiedzać już w następnym odcinku tak naprawdę. Klasztor na amulet, czym jest? Już wam pokazuję. Sporo przedmiotów mamy w Dark Souls 2, też sporo mamy takich przedmiotów, które są nowe i na przykład takie, które no nie występują w Dark Souls 1 bądź w Dark Souls 3. Leczy zatrucia i przywraca punkty życia. Pobłogosławiony amulet leczy zatrucia i przywraca punkty życia. Wiele takich amuletów pobłogosławiono w rekonstrukcjach dawnych ceremonii odprawianych w klasztorze Lindelt, teraz znanym jako nowy dom cudów. Choć nie ma mocy oryginału, w trudnej sytuacji wystarczyć może nawet próbka. No dobrze. Na razie nie będę stawać się człowiekiem. Na razie będziemy tak normalnie sobie walczyć. No i mamy kolejnego takiego rycerza z mieczem, z Heide. Dobra, nic z niego nie wypadło. Zanim przejdziemy tam dalej, to jeszcze się tu przedostaniemy, bo tu też jest sporo, patrzcie ile rzeczy, sporo fajnych rzeczy. Dusza dumnego rycerza, czy już większa duszyczka, stara halabarda rycerska, też bardzo fajna broń, jeżeli ktoś jest zainteresowany halabardą, proszę bardzo. Kukła człowieka i mroczne pastylki. Jak ja to zobaczyłam po raz pierwszy, to och. Okej, okay, halabarda. Halabarda jest bardzo dobra, jeżeli chodzi o tą halabardę. Jeśli ktoś jest zainteresowany halabardą, to na początek stara halabarda rycerska jest bardzo fajna, aczkolwiek jest bardzo ciężka, no i ma mało wytrzymałości, więc to są takie minusy, na które trzeba zwracać uwagę. Ale jeżeli ktoś lubi halabardy, to tutaj jest, proszę bardzo. Stara halabarda z nieznanej epoki należała do wojownika z tak dawnych czasów, że nie zachowały się żadne wzmianki o jego czynach. Ma bardzo małą trwałość. Czasami, gdy rozpada się na kawałki, uwalnia ostatni przebłysk wielkiej mocy. Jakiej mocy? Nie mam pojęcia. Ale na A ze zręcznością i wygląda pięknie. No, zobaczcie tylko na to. Czekajcie, próbuję tak... tak się ustawić, żeby wam ją pokazać. No wygląda cudownie. Jest naprawdę ciężka, nie? Dobra, no my z tego nie będziemy korzystać, wracamy do miecza. Chciałam wam jeszcze pokazać mroczne pastylki. Są one tutaj, łatwo jest je zauważyć. Czasowo zwiększają obronę przed mrokiem, ale że się nazywa to mroczne pastylki, tak, tak groźnie to brzmi. Pastylki o niezwykle ostrym zapachu, czasowo zwiększają obronę przed mrokiem. W opowieściach często wspomina się o świętej Elżbiecie. Jej wyjątkowe leki i mikstury są popularne po dziś dzień, czyli wzmianka o grzybku Elizabeth, Elżbiecie z krainy Olasyl. Doskonale pamiętamy grzybka Elizabeth. No dobrze, lecimy dalej. To jeszcze kawałeczek mamy do przejścia, także no wiecie, to nie jest jeszcze lokacja, tylko to jest takie przejście do następnej lokacji, więc idealnie się złoży, że w następnym odcinku zaczniemy sobie tak naprawdę nową lokację. No i tutaj mamy windę. Teraz sobie z niej skorzystamy, ale warto jeszcze przejść na sam koniec tutaj. No i zobaczcie, kogo mamy. Takiego rycerza. Rycerza, wojownika. Spotkaliśmy już wcześniej. Możemy go backstabować.
Ach, potęga miecza Heide, no cudo. Takiego wojownika już spotkaliśmy wcześniej. On bronił takiej bardzo specyficznej bramy, takich ogromnych drzwi, które wymagały od nas pokazania jakiejś rzeczy, tak? Jakiejś rzeczy, która się nazywa symbol króla. Czym ten symbol jest, dowiemy się w przyszłości. No i tutaj mamy coś bardzo ciekawego, delikatny kościany pył, to jest rzecz godna uwagi, uwierzcie mi. I warto się po to wybrać nawet wcześniej, nie wiem, na przykład jeżeli pokonacie od razu Smuczego Jeźdźca, to jeszcze nawet przed prześladowcą, przed Ornsteinem możecie się po to udać, naprawdę warto. To jest coś, na co trzeba zwracać uwagę, tak samo jak na fragmenty Estusa, tak? Odłamki Estusa. Delikatny kościany pył spal w ognisku, żeby ulepszyć butelkę Estusa. Przypalone, osmalone kości wrzuć je do odległego płomienia w Majuli, by zwiększyć liczbę punktów życia odzyskiwanych po użyciu butelki Estusa. Podobno są to szczątki świętego, który rzucił się do ogniska. Nie wiemy tego jednak na pewno, gdyż sadza i popiół niewiele mogą opowiedzieć. Czyli wzmacnia to nam działanie buteleczki Estusa, czyli mamy to samo, co w przypadku pierwszej części, że będzie buteleczka Estusa na plus 1, plus 2, plus 3 i tak dalej. Tyle, że w jedynce służyło nam to, posługiwaliśmy się duszą strażnika ognia, czy też strażniczki ognia i ona ulepszała nam tak buteleczkę Estusa w ten sposób, a ilość butelki Estusa zwiększała się z czasem, jak zdobyliśmy rytuał rozpalenia. W przypadku kolejnych części Dark Souls tutaj zachodzą zmiany, jeżeli chodzi o ulepszanie butelek Estusa, bo i w trzeciej części mamy coś innego. Tutaj w przypadku drugiej części fragmenty butelki Estusa zwiększają nam ilość buteleczek, w sensie ilość łyków, a siła tego Estusa, działanie tego Estusa, no to jest zwiększane poprzez delikatny kościany pył. Więc przy jakimkolwiek ognisku, nie musi to być ognisko w Majuli, ale jakiekolwiek ognisko możemy spalić ten kościany pył. No i tak, mamy wodę, oczywiście jesteśmy spowolnieni. Zobaczcie, co tu się dzieje. Mieliśmy bazyliszka przeciwników. O, i tutaj mamy posąg. W sumie moglibyśmy sobie użyć tutaj w tym miejscu gałązki. Nawet by to nam się opłaciło, wiecie. Użyjemy sobie tej gałązki. Pokażę wam, jak to wygląda. A oprócz tego dostaniemy coś bardzo dobrego. Warto to zrobić. Pachnąca stara gałąź. Czy użyć? Mamy jedną, ale spokojnie. Będziemy to jeszcze zdobywać. Tego jeszcze dużo zdobędziemy. Jeszcze będziemy mieli okazję to kupić. Także jeżeli na przykład, nie wiem, no idziecie tak jak ja, no to myślę, że warto. Jak najbardziej można to użyć. No i to nie był NPC. Był zwykły, pusty. Którego możemy zabić. No i my musimy ogólnie iść dalej, a to była taka poboczna ścieżka, którą sobie mogliśmy obrać. No i zobaczcie, ale warto tutaj przyjść, bo mamy naprawdę ciekawe rzeczy do zebrania. No i zobaczcie, co my tu mamy. Ogromnego mastodonta. Bardzo powolny. Ale nie jest taki trudny. Trzeba uważać tylko na jego ciosy, bo są naprawdę mocne. Ale jeżeli go okrążamy... W końcu go zabijemy. Też dużo życia jakoś nie ma. No i to, po co przyszliśmy tutaj. Fragment butelki Estusa. Inaczej byśmy się tutaj nie dostali. Naprawdę, uwierzcie mi, warto skorzystać tutaj z gałązki. To jest po prostu wyższe piętro tutaj na dole. Też oprócz nie gałązki, tylko oprócz fragmentu Estusa mamy jeszcze inne rzeczy, czyli na przykład no, cały zestaw rycerski. Tylko, że to jest cały zwykły zestaw rycerski, bo my mamy zestaw elitarnego rycerza, a to jest zwykły zestaw rycerski, który jest słabszy. Metalowy hełm rycerski, standardowe wyposażenie nowych rycerzy Drangleic. Rycerze od dawna cenią ten hełm za jego niedoścignioną funkcjonalność. No ale jest to... No, zobaczmy jeszcze jak... No, standardowa zbroja rycerska, no ale zbroja elitarnego rycerza jest znacznie lepsza. Czyli można powiedzieć, że ten pancerz rycerza, który tutaj zdobyliśmy...
To jest taki standardowy, który widzimy również w Dark Souls 3, jeżeli wybieramy startowo rycerza. No i tu zniszczone drzwi, z którymi zrobić nic nie możemy, więc największą taką nagrodą, po jaką tutaj przyszliśmy, to było właśnie, to był fragment buteleczki Estusa, więc będzie można wrócić na początku następnego odcinka do Szmaragdowej Herald i zająć się ulepszeniem Estusa. A przejście do lokacji jest tutaj. Tutaj jeszcze tylko sprawdzę, tu nic nie było. Przejście do nowej lokacji mamy tutaj. Będzie to bardzo, bardzo mroczna i nietypowa lokacja. Zobaczycie to już w następnym odcinku. Ale ja tutaj przybiegnę sobie już do ogniska. No i proszę bardzo, przejście do lokacji jest tam. Skorzystamy sobie z ogniska. Przeniesiemy się już do Majuli w następnym odcinku, także tu już się pożegnamy. Ja Wam dziękuję serdecznie za oglądanie. Mam nadzieję, że Wam się odcinek podobał. Mam nadzieję, że walka z zabójcą, starym zabójcą smoków Wam się podobała. Dajcie znać, co sądzicie na temat jego pojawienia się tutaj, w tej części. Jaką Wy macie teorię? Czy macie jakąś swoją własną? Czy może wierzycie w jakąś teorię inną, która już krąży po internecie? No ja bardzo wierzę w tą teorię, o której Wam mówiłam, że to był właśnie prawdziwy Ornstein, a w pierwszej części mieliśmy iluzję. Jestem ciekawa Waszych opinii. No i co? Następnej lokacji czeka nas... Oczywiście czekają na nas nowi przeciwnicy, ale czeka na nas coś jeszcze bardzo ciekawego, nietypowego, co będzie nam towarzyszyło podczas całej tej eksploracji. W ogóle też nowe mechaniki ciekawe, powiązane z lokacją i z samymi przeciwnikami. To jeszcze zobaczycie, także mam nadzieję, że zachęciłam Was do obejrzenia następnego odcinka. Zachęcam gorąco do zostawienia łapeczki w górę. Zachęcam do komentowania, do subskrybowania, żeby nie przegapić kolejnych odcinków oraz do zajrzenia na serwer Discord. Trzymajcie się ciepło. Pa, pa!